Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Elengrat, odcinek 19. Troszeczkę mnie tu nie było na YouTube. Sobie przerwę zrobiłem nagrywanie. Znaczy, wy w odcinkach to tylko 2 dni odczuliście. Ale ja nie nagrywałem chyba za dobry tydzień. No i dobra, siejemy tutaj na tym polu jęczmień. Tak jak było mówione, albo nie było mówione, nie wiem, nie pamiętam. A w drugiej części odcinka, jak zasiejemy ten jęczmień szybko, no bo w miarę szybko to pójdzie. Kurde, 2-8 godzin ma jeszcze 6. Trzeba się pilnować. No, a w drugiej części odcinka będziemy wałować sobie. Niech będzie 2,9. Czyli za jakieś parę minut, no to od razu zwrócę ten ten ciągnik. To on musiał chyba chodzić. Bo to jest niemożliwe, że on tyle godzin miał. Chyba silnik musiał chodzić. Sobie tam powoli godzinki nabijał. Mogło też tak być. A ja coś innego wtedy musiałem moim deczwarem robić. Albo może faktycznie tutaj mam. Nie wiem, nie wiem. Także raczej długo tym deczwarem nie będę siał. Bo wiecie, 2,8 godziny to. To zaraz będzie. To 3 godziny, a jak będzie 3 godziny, to będzie lipa. Bo będę się kolejną kasę wydać na niego. A oczywiście dodałem sobie ten mod dosłownie przed chwilą. Znaczy ja go miałem w modach, tylko nie wiem czemu nie miałem go zaznaczonego. Dodałem sobie ten mod na brudzenie pojazdów. Ten Real Dirt Color. Czy jak on tam się nazywał. Ale widzę, że w 22 lekko lepiej ten mod działa. Bo nie znika tak szybko to lapno z ciągnika. Troszeczkę dłużej to działa. Z tego co widzę. Mnie to cieszy, bo ja lubiłem ten mod. To jest bardzo fajny mod. Dobra, trzeba będzie to. Zapomniałem zmienić. Mam 246 godzin w tej grze. Muszę sobie rozdzielczość ekranu zmienić, bo to masakra. Bo mam ten. 16:9 ustawione, ale nie 1920 takie jak mam monitor. Znaczy monitor, no takie jak mam wysiedlacz autopa, tylko mam ten 1366 chyba jest domyślnie. Na 1800. Nie wiem nawet jakie to są proporcje, szczerze mówiąc. No to standardowa 16:9, tylko ten 1366 chyba tam jest. Czy coś takiego? A ja muszę to moją rozdzielczość sobie zmienić. Czyli na 1920. Na 180. Na 1080. Muszę to sobie zmienić, ale to na spokojnie. Nie, ja jakoś tak zapomniałem to. Mi się podoba, stałe 60 FPS-ków. Zimna klawiaturka. Takiego małego Minecrafta miałem w sumie, jak wszedłem na serwer. A, 2,9. Zrobię ostatni przejazd w dół i oddaję go. Takiego małego Minecrafta, jak wszedłem na serwer. Wiecie dlaczego? Bo. Sobie przybiegłem od razu na to pole, bo wiadomo, to jest za chałupą, jak się respi. I patrzę, że jest wapno. I patrzę, że jest wapno. Jest wapno rozrzucone, a na poprzeczniaku jest niedorzucone. Ja tak patrzę, wymaga wałowania, a patrzę, no tak, bo przecież ja tu zacząłem siać. Sobie po tym uświadomienie, że ja wtedy zacząłem siać do tego pole już. Niestety nieplanowany zjazd. Nie było tego w planach, ale wiecie, ja nie chcę kolejnej godziny zapłacić. Mm-hmm.
Wały poczekają. Tutaj. Tak. I obciążnik też wrócimy, no bo to wiadomo, nie mówię. A mi się nie przyda taki kolejny obciążnik. Ten tam ma 16,3 godziny i chodzi jak szała tam. On się wreszcie doczeka naprawy. Spokojnie. O, to się nie martwcie. On się doczeka kiedyś naprawy. Jak będzie kasa, to się doczeka naprawy, bo mam 1000, mam 528 zł tylko na kampie. A kontraktów nul. Zero. W najbliższy czas będzie trzeba poczekać. Albo chyba chciałem na początku w ten sposób, na szczęście do tego, żeby tak w skosie jest zrobione. Tak mi się coś wydaje. To tak, o, mogło być. O, dobra. GPS jest przesunięty, więc można lecieć dalej. Już niestety moim starym, poczciwym zestawem, ale... Chociaż parę kółek zrobiłem sobie tym czarnym zestawem jeszcze. Ciągnikiem. A 6 minut były na odcinku, więc... Teraz tylko to zasiać. Oczywiście czemu mam taką jakby mgiełkę. Bo to jest fajne oświetlenie. To jest ogólnie oświetlenie czarnego. Więc polecam bardzo fajne oświetlenie. Czy na tym mapie może tego aż tak bardzo nie widać, bo to są ogólnie, tu były nawet spoko kolory. Ale teraz są jeszcze lepsze, to jest to oświetlenie. Powiem wam... To tak mogło być. Tutaj tego aż tak nie widać bardzo mocno, ale na francuskiej mapie to bardzo widać. Jakby ktoś nie wiedział, chodzi o Hoyt-Bleron. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi. Jeszcze. A ja w tej grze mam 246 godzin tylko. Więc nie za dużo, szczerze mówiąc. Powoli sobie żyjemy. W sumie to będzie 568, czyli 100 leżówki, bo to leżówka tak nie żyje. W zasadzie zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie widzę, że kryje. To jak kryje, to dobrze. Żydów nie robi, to najważniejsze. Mógłbym to zmienić na 6 metrów, ale po co? Wtedy powinienem na 6,2 jeździć, bo by było takie... Ale że 6,8 to... Bierze dobrze. Tylko tutaj jakieś odzębienie było. Dosłownie pół talerza zabrakło siewniku, żeby to dosiać. On to złapie? Złapie, dobra. Więc jak się mega szybko chce zasiać, no to na 6,8 idzie zrobić to. To jest takie trochę już naciąganie tego siewnika, tak szczerze mówiąc. No ale jak jest górka, to już nie łapie. Puszek jest przechył terenu, to już jest dupa. Więc co takie jest, wiecie. Na płaskim to ok, to fajnie będzie działać, na płaskim to elegancko będzie zaciągać. Ale nie w tych górach, panowie. Szanujmy się. GPS jest przesunięty lekko, więc powinien kryć. Dobra, złapaj. Muszę troszeczkę go przesuwać, ale...
Wiadomo, że 6-8. Więc elegancko to idzie. Nie wiem, tego pola wałować nie będę, no wiadomo, czwórkę miałem wałować. Dawno w sumie nie wałowałem na odcinku. Ten odcinek jest na czwartek, na 10, więc... Na piątkowy dzień już mam odcinek nagrany. Aktualnie się wrzuca, ale mi się nie zdąży dzisiaj wrzucić, bo jest środa. Z tego 7 kwietnia mi się nie uda go wrzucić. Zaraz to i tak nie będzie widać różnicy, bo to będzie odcinek z 15, tyle mogę powiedzieć. Włośnicę nagram jutro. Postaram się przynajmniej nagrać jutro. Na Eurotracka nie idę, bo nie chcę sobie mi się grać. Znaczy nie to, że nie chcę mi się grać, tylko muszę trochę sobie YouTube'a nadrobić. I ponagrywać sobie te wszystkie odcinki z 15. Wiadomo, z każdej serii po jednym odcinku. A serii mam 15, 3. Powiem wam, że czekam zawsze najdłużej z fotem, bo tam jak idę, to nie zależy, czy jaka jest klasa, czy to siewy, czy nawozy, czy kurczę, tak jak ta praca, co była na, będzie jutro na odcinku, to wszystko 3 godziny mi zajmuje. To nie ważne, czy to jest odcinek żniwny, czy zwykły, czy nawet grupy nawozy na polach rozsiać, to wszystko 3 godziny zawsze zajmuje. Piękny wykryt za szerokość, tak się je na te 6 metrów. Jestem się ciągle przestałaś tego GPS-a. Ciągle kółkę za pół. 18.56, 19.20 maksymalnie będzie koniec tego odcinka. Pewnie aż tak długo nie będę, bo jest 12 minut. Pewnie tak będzie. 19.20 kończy odcinek. Coś takiego. Więc jeszcze parę minut mamy. Co mam ci kolego powiedzieć, mogę? Że to jest 19 odcinek 0 gradu. W kolejnym odcinku już chyba... Chyba żniwa. Albo przed kolejnym odcinkiem, w sensie zrobię wam stawkę, jak sprzedaję ten rzepak. Żeby nie było, zrobię wam stawkę, jak sprzedaję ten rzepak. Nagram sobie ją i wrzucę tę formę tutaj na wcale. Będą 3 przyczepy. Zrobiłam to w formie timelapsa. Po prostu będzie timelapsik na początku odcinka i potem będzie dalej już normalny głosowy odcinek. Ile ten timelapse tam będzie trwał? Minutę maksymalnie, minutę może półtorej, coś takiego. Jeszcze nie wiem, w jakiej prędkości go zrobię, ale... Ja pamiętam o tym, co powiedziałem wam. Że kasa z rzepaku jest na kasę, że jest kasa na kombajn. Będzie to oczywiście rząd, tak jak było zapowiedziane. Bo do czwara chyba kombajna nie ma. Żadnego. Znaczy, więc do 19 były jakieś, ale do 22 chyba nie ma, nie wiem. Nie sprawdzałem szczerze mówiąc, więc nie powiem wam, bo nie sprawdzałem. Przyznaję się, nie sprawdzałem. Kurde, dzisiaj jest 28 kwiecień. Czwartek jest dzisiaj. Jak to oglądacie, więc... Więc powiem wam, że te bile są. Deutsche Farma 48%. Zużycia już, więc trzeba będzie go powoli naprawić, ale to jeszcze czas. Są teraz ważniejsze wydatki niż naprawa Deutsche Farma, szczerze mówiąc.
Ten dość bar myślę, że 100 godzin może bić. Tak coś czuję, że chyba 100 godzin bije ten dość bar na tej serii. Może tak się stać. Ten save jest najbliżej do 100 godzin, bo on tu ma chyba 53 godziny na tamtym save'ie. Sam do czwarty mam 16,5 godziny przejechane. Wiadomo, jak będę jeździł po kontraktach, te nawozy robić, to wszystko to siebie, to... Myślę, że jakoś te 100 godzin się uda bić. A ile mam w ogóle godzin tutaj? 53, dobrze mówię. Niestety znajdzie nie mogę zebrać już 80 tysięcy kredytu jeszcze. Że tak pewnie na Facebooku nie będzie sprzedana. O właśnie, ja tak wracałem do Facebooka, tego prawdziwego Facebooka z 19. To odcinek będzie w sobotę. Muszę też tego save'a tam ogarnąć dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, ale jutro. Muszę go też ogarnąć tam. Ej, ja muszę sobie tę serię poogarniać, bo ja muszę znowu sobie zapas na tą... Cztery majówka będzie to będzie trochę łatwiej w nagrywaniu odcinków głosowych. Ogólnie będzie trochę troszeczkę łatwiej, no bo wiadomo, będzie się cały dzień w domu, bynajmniej ja. Czy to wiecie? Też nie będzie tego obowiązku, że muszę iść do szkoły. To już też będzie lżej, bo jak już nie idę do szkoły, no to wiadomo, tak? Wtedy mam, można powiedzieć, że cały dzień będę nagrać odcinek. Ale to też tak nie do końca, bo wiadomo, że trzeba też trochę na dwór wyjść, tak? Z kuzynem. Sobie tam po... No wiadomo, pochodzić po wiosce. Albo może nawet rowerem się gdzieś przejechać. No wiecie, to tam różnie bywa. Zawsze te 2-3 godzinki zlecić z dnia. No i wtedy wiadomo, na kompa standardowo. Elo traktor na majówkę zostawię sobie. A teraz chcę po prostu sobie ogarnąć te moje serie wszystkie. Wszystkie serie, czyli 15 sobie ogarnąć, bo tam z 15 jest chyba najwięcej do ogarnienia. Tam są aż 3 serie do nagrania. 19 to tam... dwie. A kto jutro będę Facebooka nagrywał? Jak wrócę, czyli to będzie jakaś... Kurde, właśnie to będę tam. Będzie 13.20, jak będę wychodzić ze szkoły. To gdzieś koło 15 będę w domu pewnie. W piątek chyba do Żabki sobie pójdę, a ja sobie kupię sobie stówkę, złotówkę, sobie doładuję Steama i może akurat na majówkę będzie promocja, to bym sobie Iberię kupił. Sobie jeszcze Iberię kupił i wtedy wiadomo, promoc. Mógłby być grany. No i zostanie kasy, no to wiadomo, jak będzie promocja na Europaszka, bo nie wiem czy będzie. Na Wielkanoc nie była, na Wielkanoc nie było, więc może na majówkę, może. Może na majówkę, może, może. Nie wiem, nie wiem, może na majówkę będzie promocja, ale to jest a fajnie było. Wtedy resztę kasiory, to wiadomo. Ja się nie wiem, czy pchać go w Eurotracka, tą kasę, resztę. Co mi zostanie? No to będzie 60... Dobra, poczekaj, bo muszę się złożyć i jechać. Nie po kulter, tylko po wały.
To, nie wiem, dlaczego się zatrzymałem. W sensie skończyłem robotę, tak jakoś się zatrzymałem, tak nie wiedziałem, co zrobić przez chwilę. Kasa na kombo się zbierze na pewno, bo będzie jeszcze mleko. Mleko, jakieś kontrakty jeszcze wlecą po drodze. Mleko tam jest po 2400 chyba. Dobra, tak, niech na razie stoi do ciebie. Już pewnie podejrzewam, że do końca tego dostał. Dobra, jeszcze zrobimy szybki... Nie tu, tylko tu. Szybko szybki zapis. Bo chcę zobaczyć jedną rzecz. Bardzo ważną rzecz, która mnie ciekawi i interesuje. A mianownicie budowa. Czy ja mogę sobie to sprzedać? Mogę, tylko za 150, no dobra. Jeszcze to. Jeszcze do parę groszy więcej. Tu jest jakiś. A, bo to jest jako dom! To nie, nie, nie. To jest razem? Nie, nie jest razem. Ale dobra, nie sprzedaję, bo to mi nie przeszkadza akurat. Dobra, i to jest w zasadzie wszystko, co chciałem sprzedać. A nie, to nie, to jest tylko jako gospodarstwo. Ale to mi chyba jako dom liczy, tak? Tak. Nie wiem, czemu mi te budynki liczy, jako po, że to pod domek jest, ale... Może tak jest, nie wiem. No, obornik płynny, nie? A czy moje krowy robią w ogóle obornik płynny? Nie, bo to jest za daleko ten ta kopuła. Więc ja ją chyba opier... Wiecie co, ja ją chyba opierdzielę, bo ona mi trochę miejsca zajmuje. Nie to, że ona mi tam przeszkadza, tylko ona mi trochę miejsca zajmuje. A ten miejsce mogę zużytkować sobie, żeby maszyny tam postawiać. Na przykład. A zawsze to jakaś kasiora będzie i ten. Jak będzie kasiora, to wiadomo, że będzie bliżej do kupienia kombajnu. W powolutku sobie jedziemy z tymi wałami, no to wiem, 12 godzin, więcej się nie da. A i tak mamy jeszcze 13 odcinka, więc... Więc ile zwałuję, tyle zwałuję, resztę wiadomo, poza odcinkiem będę się wałować. Do wałowania trochę jest, bo aż 3 pola. Powiem wam, że w tym sezonie John Deere, ten co będzie kupiony, będzie miał wreszcie co robić. Ja handluję ten zbiornik, bo on mi tam... Znaczy ja go nie używam i tak, a krowy nie robią w najawicy, bo jest za daleko. On stoi, nie wiem dlaczego tam w ogóle stoi. Co ja go owalę, bo to zawsze wiecie, 28 tysięcy, a... $29,000 za to dostałem, znaczy 28,500, więc zawsze to kasiora do przodu, tak? A mi na początku kasiora jest wiadomo, że potrzebna, tak? Na pewno miałem plan, wiem jaki, ale to po kombajnie, żeby kupić pole numer 18 chyba to było. Tak mi się wydaje, że to chyba 18 była. Ja? 18 czy to nie była 18? Ja, to była 18, tu przez tory. To tak miało stać. Hmm.
tutaj w tym miejscu tak miało stać. Czyli tak. O tak, chyba do torów to miało stać. To miało leżeć 18, to jest 3 hektar pola tam ogólnie. To chyba miało być jakieś. No to wiecie, to jest kasa, bo to jest 730 tysięcy obora, 140 teren, to już mamy 860 tysięcy. To już jest 860 tysięcy. Sprzęt do siana kosów mam, więc tego nie liczę. Bo mam i kro... Znaczy... Sprzęt do siana kosów nie liczę, bo go mam. Posiadam. Mam kosiarki, mam... przyczep... Mam zgregarkę, przetrząsarkę. Przyczepę samozbierającą, chyba. Tak, no mam. Więc już jakąś kiszonkę tam będzie muszę. A nie, przecież kiszonkę mam na tym starym gospodarstwie. Znaczy na starym, na moim gospodarstwie, no. Więc tam trzeba będzie kiedyś przewieźć. Więc pewno, że na tej serii się szykuje dużo nabytków. Ale jak już będą krowy, to wiadomo, że będzie mleko. I wtedy te krowy, co są na moim gospodarstwie, to one znikną. Ich nie będzie. Bo nie będzie mi się opłacało trzymać dwóch tych krów. Dwóch, jak się mówi? Czy obory i pastwiska, o, nie będzie mi się opłacało trzymać. Tamte 15 krów, to co one tam będą dawać tego mleka? Nic, a no, na tam trawy nie chcę się robić. Co mówi? Co? Weźmy jeszcze pomyślenie. Wyłączyć? Nie. No po co to gra? Nie gra. Idzie. Co zaraz będę używał, co? A nie skupował? Co? Może ja. Gdzie to było? Tu postawić? No. Za kabel. Dawaj. Co on działa, czego? Podłącz. Ja teraz idę znów. Wydrukuję to, co chcę. Wygląda to lekcji. Zawsze z tymi kablami jest problem. Dobra, drugi nawet te swoje. Nie, czy chcę wydrukuj. Się mam czas. Nie, ale to on, żeby wydrukować. Tworzywa sztuczne takie hasło? A co? Czerwona się pali?
nie ma papieru. Nie pobrało papieru. Do połowy tego pobrało. Tak nie mogło być. To jest rzepak, to są dwa. Dobrze wiedzieć. Tyle tego potrzeba? No bo Marek, wiesz, się pomyli czasem, a... A lepiej niech jest więcej, bo... Bo mówię, że nic teraz nie było, nie? No. No. Jutro już czwartek, nie? Kraty się ucieszyła, że trzeba iść do szkoły. Bierzesz tak do góry nogami, ale w biały skórz. Co to jest? Trzeba wyrzucić jedno. To ja to pierwsze co pobrało, nie? Tak, nie. Dobra. Już to było na tyle z tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć. Do następnego, parapa. Pa.